Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. Dwa tygodnie temu, w niedzielę 23 września, w kościele świętego Stanisława Kostki w Toronto odbyły się uroczystości odpustowe z okazji 450. rocznicy śmierci patrona parafii, który jest również jednym z patronów Polski oraz polskich dzieci i młodzieży. Zapraszam na sprawozdanie z tego ważnego wydarzenia religijnego. W najstarszej polonijnej parafii w Toronto 450. rocznicę śmierci jej patrona obchodzono bardzo uroczyście. Po obu stronach ołtarza umieszczono plansze informujące o dwóch ważnych jubileuszach. 450. rocznicy śmierci świętego Stanisława Kostki oraz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W rozpoczynającej mszę świętą procesji przy śpiewie pieśni ku czci świętego Stanisława w wykonaniu chóru parafialnego świętej Cecylii Echo pod dyrekcją Stanisława Dębskiego, za ministrantami ze sztandarami szli członkowie organizacji parafialnych: Towarzystwa Różańcowego, Towarzystwa imienia Jezus i Sodalicji Mariańskiej, a orszak honorowy rycerzy Kolumba z działającego przy parafii koła świętego Jana Pawła II wprowadzał do ołtarza posługującego w parafii brata Romana Zapadkę i następujących kapłanów: dyrektora prokury misyjnej ojca Adama Filasa, kapelana domu seniora Copernicus Lodge ojca Sławomira Trzasko, zastępującego na uroczystości przebywającego na Światowym Zjeździe Polonii w Warszawie prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów ojca Alfreda Grzępę, ojca Ryszarda Wolaka, dyrektora centrali Radia Maria w Kanadzie ojca Jacka Cydzika, proboszczów parafii świętego Eugeniusza de Mazeno w Brampton ojca Wojciecha Blacha i świętego Stanisława Kostki ojca Janusza Jajeśniaka oraz księdza biskupa Józefa Dąbrowskiego, który Eucharystii przewodniczył. Wśród osób biorących udział w tej wyjątkowej mszy świętej byli wierni z kilku parafii polonijnych, posługująca w parafii siostra Leoporda Buczek, a także konsul generalny Polski w Toronto Krzysztof Grzelczyk oraz członkowie Rady Dyrektorów Credit Union świętego Stanisława świętego Kazimierza, Henryk Gadomski i Michał Kasprzak. Wspomnijmy, że przyjęcie świętego Stanisława za jednego z patronów naszej instytucji finansowej odnosi się do założenia Credit Union 73 lata temu właśnie przy parafii pod jego wezwaniem. Witając zebranych, proboszcz ojciec Janusz Jajeśniak przypomniał, że msza święta sprawowana jest w intencji całej wspólnoty parafialnej, a przybliżając cel uroczystości odpustowej powiedział: jeśli dziś gromadzimy się w tę uroczystość odpustową i jubileuszową z racji 450. rocznicy śmierci naszego patrona, to chcemy nie tylko podziwiać jego wspaniałe życie, młode, piękne życie, ale chcemy go naśladować. I to jest jakby rzecz fundamentalna, najważniejsza, myślę, dla każdej wspólnoty, która wspomina swojego patrona. Postać świętego Stanisława Kostki, o którego rocznicy śmierci pamiętano w parafii uroczystym odpustem, przywołał też ksiądz biskup Józef Dąbrowski, mówiąc m.in. Święty Stanisław Kostka, patron Polski, waszej parafii, pięknego kościółka i patron młodzieży i dzieci. Dlatego zawierzamy mu, nas samych zawierzamy i przynosimy modlitwy tych, którzy nie są z nami, nie mogą być z różnych powodów. Obejmujemy naszą modlitwą również naszych rodaków w Polsce. Dla wielu z nas Polska jest ojczyzną, a tu Kanada drugą ojczyzną. Dlatego zawierzamy świętego Stanisławowi Kostce nasze pragnienia, nasze radości, nasze smutki, a szczególnie naszą młodzież. Naszą młodzież, aby święty Stanisław rozpalił w ich sercach radość służenia Bogu i odpowiedzenia na Jego głos, tam gdzie Pan Bóg ich powołuje, aby służyć. Tematem wygłoszonej przez biskupa Dąbrowskiego homilii było świadectwo i duchowość młodo zmarłego świętego, jego wielkie, zrealizowane wbrew woli rodziców pragnienie wstąpienia do nowicjatu jezuitów w Rzymie, gdzie w wieku 17 lat złożył śluby zakonne. Posłuchajmy fragmentów niezwykle interesującego kazania. Pamiętam w mojej rodzinnej parafii w Polsce, jeden z witraży właśnie w prezbiterium był poświęcony świętemu Stanisławowi. I bardzo często wpatrywałem się w ten witraż, piękne kolory zawsze przechodziły, gdy słońce przyświecało i jakoś swoją osobowością, radością
i taką postawą modlitewną zawsze jakoś mnie przyciągał. Coś było, które na pewno w jakiś sposób było połączeniem duchowym, czy może już stawiał się za mną, abym odpowiedział na głos Boży pójścia za Chrystusem. Więc święty Stanisław uczy nas pobożności i odwagi w wyznawaniu wiary. Była to pobożność, która wymagała swoistego męstwa. Mimo iż spotykał się z brakiem zrozumienia w środowisku kolegów, nie wstydził się modlitwy i medytacji. Powtarzał, trzeba bardziej podobać się Bogu niż ludziom. Za swoją życiową dewizę obrał wyznanie: do wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla nich winienem żyć. Nie było w tych słowach pychy ani pogardy dla tego, co małe, ale świadomość takiej ludzkiej godności i tęsknota za tym, co święte i doskonałe. Rozumiał, że kiedy musi wybrać między wolą rodziców a wolą Bożą, to powinien słuchać Boga. Ten 17-letni chłopak opuścił Wieleń, przeszedł pieszo ponad 600 kilometrów, żeby wreszcie spełnić swoje marzenia i dotrzeć do Delinu w Bawarii, do przełożonych jezuitów i tam wstąpić do zakonu. Poruszony słowami rekolekcjonisty, że każdy miesiąc bracia mają spędzić tak, jakby to był ostatni miesiąc ich życia. Stanisław wyznał, że ma przed sobą tylko jeden miesiąc życia. We wspomnienie świętego Wawrzyńca 10 sierpnia napisał list do Matki Bożej z prośbą o wyjednanie mu łaski śmierci w święto jej wniebowzięcia. I jego prośba została wysłuchana. Jeszcze tego samego dnia zachorował i w święto Matki Bożej zmarł. To jeszcze jedna lekcja dla nas. Jak tęsknić za niebem i jak żyć już tu, by być w wieczności. Żyjąc w Kanadzie, nie powtórzymy dokładnie czynów świętego Stanisława Kostki. Naszym zadaniem jest raczej zrozumienie ducha tego świętego, który nie dał się zwieść ułudzie wygodnego życia, zabezpieczone majątkiem rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się panującym modom i naciskom innych grup. Nie chciał ani imponować, ani uczynić życia jakiejś jednej wielkiej rozrywki. Był silną osobowością. Do końca zachował swoją wolność. Służyć Bogu, pójść za wolą Bożą. Bądźmy wierni naszej misji. Mobilizujmy się nawzajem, byśmy nie bali się wymagać od siebie i od innych wielkich rzeczy. Tak wam życzę i o to się modlę. Dla was i dla siebie. Szczęść wam Boże. Liturgii uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył biskup Józef Dąbrowski, który następnie ze wszystkimi kapłanami przekazywał ciało Chrystusa dziesiątkom wiernych przystępujących do Komunii Świętej. Na zakończenie Eucharystii członkowie Rady Parafialnej wręczyli kwiaty księdzu biskupowi Dąbrowskiemu, ojcu Sławomirowi Trzasko i proboszczowi parafii ojcu Jajeśniakowi oraz wszystkim ojcom oblatom złożyli serdeczne podziękowania za przybycie i uświetnienie odpustu parafialnego. Większość uczestników mszy świętej wzięła udział w odbywającym się w sali parafialnej bankiecie, podczas którego w programie artystycznym wystąpił prowadzony przez Teresę Klimuszko zespół Polskie Klimaty oraz kilkoro uczniów z działającej przy parafii polskiej szkoły. Posłuchajmy fragmentów występów, którymi wykonawcy, zgodnie z zapowiedzią, składali dziękczynienie Panu Bogu, Matce Najświętszej, świętemu Stanisławowi Kostce, a także wszystkim osobom duchownym i świeckim za trud ich rąk, serc i umysłów,
który owocuje już ponad stuletnim istnieniem parafii. Dziś hołd Ci składamy, Najświętsza Matko, my, cośmy uszli wojny i zagłady za tych, z którymi byłaś do ostatka, co szli przez świat i doszli do Kanady. Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi, Ty świata królową, Tyś gwiazdą na niebie, Ty nas wiedziesz przed Jezusa, wieczny tron. Maryja, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj swoje łask, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo, miła opiece dzieci swe. Nasz święty Stanisław Kostka, patron dzieci i młodzieży, żył tylko lat 18, siły na zamiary mierzył. Wskazał swoim krótkim życiem piękną drogę do świętości, drogę miłości bliźniego, prawdy i sprawiedliwości. By śladami młodzieniaszka, sercem nieskalanym grzechem, w imię Bożej i Maryi znosić przykrość Ci z uśmiechem. Moje krótkie, młode życie, i radosne, i bolesne, jest mała cząsteczką tego, co nam niesie życie wieczne. Mnie w opiece mnie, Maryjo, w swojej wielkiej łaskawości, bym przeszedł niebieską bramę do krainy szczęśliwości. Tu Kanada. Viva Polonia, viva nasz kraj, niech żyje orzeł biały. Veronikon, niech żyje dzwon, niech słyszy ją świat cały. Po koncercie wzniesiono toasty z życzeniami dla księdza biskupa Józefa Dąbrowskiego, dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz z życzeniami dalszego pomyślnego rozwoju naszej Credit Union, której pierwszym patronem był święty Stanisław Kostka. Zabierając głos podczas kończących uroczystość przemówień okolicznościowych, członek Rady Dyrektorów Credit Union Michał Kasprzak, odnosząc się do obchodzonej setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przypomniał postać jednego z pierwszych proboszczów parafii świętego Stanisława Kostki, księdza Jana Dekowskiego, który w 1917 roku wstąpił do armii, zostając kapelanem Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, walczącej o wyzwolenie Polski, jak i o jej późniejszą obronę przed nawałą bolszewicką w 1920 roku. Ksiądz pułkownik Jan Dekowski, którego prochy spoczywają na polskim cmentarzyku w Niagara on the Lake, za swoje heroiczne czyny został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym – Krzyżem Orderu Virtuti Militari, a także francuskim Croix de Guerre.